Dzień dobry Państwu, Łukasz Kościeniak, witam bardzo serdecznie w piątkowej porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji Damian, gdzie ze mną w studiu jest pan Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie pośle, kilka dni temu pani wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska tutaj w studiu powiedziała takie słowa: dopóki w Polsce rządzi Prawo i Sprawiedliwość, to żadnej inwestycji Agencji Rozwoju Przemysłu w Radomiu nie będzie. Odnosiła się tutaj do planów rewitalizacji budynku fabryki broni oraz pod późniejszych planów budowy biurowca czy biurowców przy ulicy Czarnej. Jakby pan skomentował te słowa? Ja mogę skomentować tylko tyle, że jest kwestia rzeczywiście dużych pieniędzy potrzebnych. No, a z drugiej strony konserwator, który się nie zgadza na obecną koncepcję, która została przedstawiona. A z czego wynika, że się nie zgadza pana zdaniem? A to nie wiem, to trzeba zapytać konserwatora zabytków. No ale właśnie tutaj władze miasta mówią, że skoro Prawo i Sprawiedliwość rządzi w naszym kraju, to mogłoby w jakiś sposób wpłynąć na to, żeby ta procedura była przyspieszona i skończyła się wcześniej. Nie trwała. Ja mogę tylko powiedzieć tak, że tam, gdzie jest to możliwe, tam dofinansowanie jest kierowane. No a tu niech się uderzy pani prezydent i obecna władza Platformy w Radomiu, bo dostali już ponad 2 lata temu pieniądze na wiadukt i jak na razie prace się nie rozpoczęły. No, tutaj konserwator zabytków w żaden sposób im nie przeszkadza. A roboty zaczną się wtedy, kiedy zaczęło funkcjonować lotnisko, a miał tam być zbudowany peron przesiadkowy. Czyli rozumiem, on dopiero może być wybudowany, jak będzie wiadukt. No, dobrze, do wiaduktu jeszcze wrócimy, panie pośle, natomiast tylko kończąc ten temat. Czyli tak, jeżeli chodzi o inwestycje w budynek fabryki broni, wy rozumiem się nie wycofujecie z tego pomysłu. Nie, nie wycofujemy się. A jaki ma pan pomysł? Jaki macie pomysł na ten budynek? Jest przygotowany projekt, a ten projekt był oprotestowany przez tutaj jakiś działaczy, którzy wychodzili, mówili, no nie, tutaj zabytek, to trzeba go rewitalizować. Mhm, ale miałyby tam się znajdować biurowce? Czy jeszcze jakiś inny pomysł? Czy coś może pan zradzić? Miało się tam znajdować jakieś takie centrum biurowo-hotelowe, które by się bardzo przydało. A jeżeli chodzi o budowę biurowców przy ulicy Czarnej? Czy w ogóle ARP, ma pan informację, czy ARP chce realizować tę inwestycję? Czy nie też, mam. Czy też na razie, jak pan sobie przypomina, zawiesiliśmy wiechę na wielkiej inwestycji polskich sieci energetycznych. Prawie 550 milionów inwestycja. To się udało, to jest w budowie. I z tego się cieszymy. Będzie kilkaset miejsc pracy. A jeżeli chodzi o ARP, to rozumiem, będziemy się dowiadywać w najbliższych miesiącach, jak proszę to będzie pytać ARP wyglądało. Panie pośle, kilka dni temu prokuratura regionalna w Lublinie pojawiła się informacja, że prokuratura regionalna w Lublinie z zawiadomienia samej spółki prowadzi śledztwo w sprawie nadużycia zaufania byłego zarządu działając na szkodę mienia. Radio Z donosi, że chodzi o osoby związane w przeszłości z jedną ze spółek firmy Enea w Radomiu. Jakby pan też komentował te doniesienia? Ja czytałem ten artykuł, no tam jest też wymieniona w jakimś konsekcie moja osoba, no, że załatwiłem fortepiany dla szkół muzycznych. Był chyba zapis, że po prostu są to pana ludzie. Tak to zostało określone. No, to osoby związane bardzo, z panem. To jest bardzo ciekawe, bo tam chodzi o dwóch panów. Jeden znany w Radomiu, który jest znany wszystkim, bo prowadzi, czy też prowadził do niedawna prywatną telewizję, więc to człowiek Radomia. Natomiast druga osoba wymieniona, o ile sobie przypominam, to raczej chyba z Mariuszem Kamińskim związana, bo zakładali razem Ligę Republikańską. Ale takie, osoba, która mówiła, że gdyby nie pan Marek Suski, to Enei w Radomiu by nie było. No to prawda, że tą spółkę, która jest tutaj, zabiegałem, żeby się znalazła na terenie Radomia, motywując to tym, że po pierwsze jest Radom miastem, w którym jest wysokie bezrobocie i każde miejsce pracy jest potrzebne i uważam, że to się udało. A jak w takim razie pan skomentuje te doniesienia? Bo nie jest to dobra prasa, że jeżeli ja jest myślę, że to się skończy się to pozwami o zniesławienie. O zniesławienie, czyli od tych osób dla mediów. Tak sądzę, bo z tego co ja wiem, to tam nie było podstaw do. Ale to sama spółka złożyła zawiadomienie do prokuratury. No właśnie, więc mówię, że to się może skończyć właśnie pozwami o zniesławienie. Takie rozmowy były i
panowie się spotkali i sobie wytłumaczyli. Ja tam nie widziałem, żeby cokolwiek było czyli nieprawidłowego. Jeżeli na szczycie w samej spółce pan no, tak sugeruje. Sądzę, że to jest jakieś zawirowanie. Zmienił się prezes, zmieniła się koncepcja prezesa. Natomiast... A czy zmieniła się koncepcja, że na przykład spółka Enea Nowa Energia może zostać z Zadomia przeniesiona? Czy pana zdaniem to nie ma takiej możliwości? Nie słyszałem, żeby były takie plany. I nie sądzę, żeby tak się mogło wydarzyć. Z drugiej strony to po raz pierwszy słyszę, że proces inwestycyjny prowadzą sekretariaty, bo tam takie tezy były, że wynajęto firmę doradczą, a takie rzeczy załatwia się na poziomie sekretariatów. No, to jest raczej wynikiem chyba niewiedzy tych, którzy pisali ten artykuł. Panie pośle, pan minister Buda ogłosił kilka dni temu zakończenie programu Mieszkanie Plus. Chciałbym zapytać, dlaczego i co w takim razie z lokatorami chociażby tego bloku, który powstał przy ulicy Tytoniowej w ramach właśnie tego programu? Ale przecież to nie jest ogłoszenie, że będzie rozbiórka tych budynków. Nie, ale że jest zakończenie, czyli nie powstaną nowe już budynki. Będzie inny program przeznaczony dla budownictwa, jeszcze bardziej chyba wspierający możliwości budowy. A co w takim razie z tymi, którzy już mają mieszkania? No mieszkają. No, przecież... no tak, ale będą mogli według zapowiedzi wykupić te mieszkania, tylko kwestia po jakich cenach i czy będzie ich na to stać. Czy w jakiś sposób na przykład polski rząd planuje tym osobom pomóc? No to jest kwestia indywidualna. No, to ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, jaka jest kondycja finansowa poszczególnych osób. Czyli będzie jakaś pomoc rządowa do wykupu mieszkań? Nie wiem, no, szczegółów nie znam. Może będzie, może nie będzie, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Panie pośle, prezydent Radosław Witkowski wielokrotnie powtarza, że złożono już wnioski do polskiego, do kancelarii premiera o przeniesienie środków z ulicy Warszawskiej na ulicę Wolanowską w ramach Polskiego Ładu. Ja bym chciał zapytać, na jakim etapie obecnie jest ta sprawa? Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że pan prezydent złożył wniosek na remont ulicy Warszawskiej i zgodnie z przyznanymi środkami powinien ten remont przeprowadzić. A jeżeli nie umie, nie potrafi bądź nie chce, no to już nie moja wina. To jest poszukiwanie wymówki, dlaczego nie robię tego, na co dostałem pieniądze. Ale mamy przykłady samorządów z regionu radomskiego, czy nawet samorządów z całego kraju, gdzie jednak udało się z jednego zadania na drugi pieniądze przenieść. Natomiast w przypadku Radomia jest pewien problem, jest impas. Ja uważam, że prezydent powinien wykonywać te inwestycje, które zaplanował i na które dostał pieniądze. Tak samo wiadukt czy ulica Warszawska. No na Boga, no weźcie się panowie do roboty, czyli a nie pana, kombinujcie. Czyli pana zdaniem przesunięcie nie będzie, pan by za tym nie Nie był. Wiem, ja uważam, że to są kombinacje prezydenta, który zamiast wykonywać te prace, na które dostał pieniądze od polskiego rządu, jakoś próbuje zrzucić odpowiedzialność za swoje nieróbstwo na innych. Wspomniał pan o wiadukcie. Ostatnio podpisana umowa. Prace mają rozpocząć się. Obiekt ma być oddany wykonawcy 15 czerwca. Rozumiem, że pan krytycznie ocenia to, co wokół tego obiektu i tej inwestycji się dzieje. Przed kilkoma dniami podpisywane były umowy w starostwie powiatowym u starosty Waldemara Trelki i te umowy były podpisywane w momencie, kiedy zostały złożone wnioski o dotację i w momencie przyznania dotacji na drugi dzień wykonawcy otrzymują umowę wykonawczą i wchodzą na budowę. Czyli gdyby prezydent w ten sposób postępował jak starosta, to już 2 lata temu na budowie wiaduktu byliby pracownicy i tak samo rok temu na budowie ulicy Warszawskiej byliby pracownicy. Więc ja proponuję, żeby pan prezydent udał się na korepetycję do starosty Waldemara Trelki, żeby się nauczył, jak dobry gospodarz prowadzi inwestycje. A dzisiaj mamy sytuację taką, że gdyby to ponad 2 lata temu, bo ja na wiosnę 2 lata temu z prezydentem rozmawiam, pytałem się, ile przerobi pieniędzy na wiadukt 2021. Mamy 23. Powiedział 30 milionów. Otrzymał te 30 milionów. Mógł śmiało rozpoczynać inwestycje. Nie zaczął. Dzisiaj mówi, że no wszystko zdrożało i będzie to kosztowało więcej niż te 95 milionów, które otrzymał od rządu. I mówi, że mu brakuje pieniędzy. Tak samo z Warszawską.
No na Boga, no jak się nie potrafi zarządzać, to trudno, no może się podać do dymisji. Mhm. Albo naprawdę niech pójdzie na szkolenie do starosty, który pokazuje, jak można szybko wykonywać inwestycje. Czyli... A tutaj no to się jeździ taczką jeszcze z dziurawym kółkiem. Czyli pana zdaniem potencjalnie na przykład pan starosta mógłby być idealnym prezydentem naszego miasta? Nie, ja nie mówię, że mógłby być idealnym. Ja tylko mówię, że mógłby się prezydent nauczyć czegoś wreszcie po tylu latach bycia prezydentem. No przecież chyba najdłuższy proces budowy stadionu w Polsce. Już chyba z 8 lat buduje ten stadion. No ale powoli według i nawet straszy mnie, straszy mnie pozwami do sądu, bo krytykuje za to, że jak zaczęli budować, to tam musieli rozbierać te trybuny, no, bo... Kiedyś powiedziałem, że się zawaliły, no a one się nie zdążyły zawalić, bo jak się pochyliły, to je rozebrali. Naprawdę takiego prezydenta i takich w ogóle zespołu ludzi, którzy tak działają radą, chyba już bardzo dawno nie miał. Ja przypominam sobie czasy, kiedy prezydentem był Andrzej Kosztowniak, to wtedy te inwestycje szły i wiele rzeczy po rządach pana prezydenta Kosztowniaka pozostało. A po prezydencie Witkowskim to raczej tylko plany jak na razie, albo zmiany planu, bo to jest miotanie się. Myślę, no, tu Warszawska, myślę, że też to teraz pewne, zróbmy z tego Wolanowską. Pewne inwestycje też by zostały, które można by było wspomnieć. Zdecydowanie dużo tych inwestycji było i proszę popatrzeć na rozwój Radomia wtedy, kiedy był Andrzej Kosztowniak prezydentem i na te 8 lat straconych, kiedy jest prezydentem pan Kosztowniak. No, czyli rozumiem, chyba panie pośle, dwóch latach rozumiem. Z opóźnienia oddał halę sportową, a koszty tego przedsięwzięcia miały oscylować około 88 milionów. Żeby miasto dzisiaj dalej już się chyba razem rozwijało, to musi być to jakiś dobry gospodarz. Dobry gospodarz, czyli dobry gospodarz Prawa i Sprawiedliwości. W związku z nie tym, wiem, czy z Prawa i Sprawiedliwości, ale na pewno zapewne. Nie z tej ekipy, która tak sobie nie radzi. Czy raczej nikt z opozycji, no to zostaje Prawo i Sprawiedliwość. I stąd właśnie pytanie, czy jest już wybrany kandydat na prezydenta naszego miasta? Nie ma i tutaj na razie nie ma takiego pośpiechu. Natomiast jeżeli już mówimy o inwestycjach, to mam nadzieję, że przynajmniej tą halę sportową, na którą miasto Radom otrzyma środki, tutaj to dziś wojewoda pewnie ogłosi, bo jest zatwierdzona decyzja. Szkoła podstawowa numer 14 w Radomiu dostanie 2 miliony 450 tysięcy na salę sportową. To jest, rozumiem, i program Ministerstwa Sportu, życzę, tak? Życzę, żeby prezydent wybudował szybciej tą halę niż halę na Mosirze, bo no, a może to po prostu następny już prezydent będzie. Ale to jest program, panie pośle, program Ministerstwa Sportu, tak? Czyli program budowy hal sportowych, obiektów tak, sportowych. Czy inaczej, tak czy inaczej jest to program rządu Prawa i Sprawiedliwości, który wspiera naszą młodzież, dzieci. Tutaj dla naszego regionu jest 10 hal z tego programu i jedno boisko w Drwalewie za 1 800 tysięcy, a jeszcze powiem, że to jest w gminie Kozienice, a właściwie w powiecie kozienickim, w Ryczywole 1 950, w Jedlińsku, w Bierwcach 2 miliony, w Częstoniewie 2 miliony 450, czyli tutaj w Głowaczowie dużo tutaj, w szkole 2 miliony 450. Ja myślę, że, otrzymało myślę, że ludzi to bardzo interesuje. To jeszcze przeczytam. Warka, hala w Nowej Wsi 2 miliony 420, Tczów w Brzezinach 2 miliony 229, w Stromcu w Bobruku, to jest gmina Stromiec, 2 miliony 125 tysięcy, w Pniewach szkoła w Ciechlinie 2 miliony 100 i w Stromcu to jeszcze może w Podlesiu 2 miliony 125 tysięcy. Może bez cen, bo czas nam antenowy ucieka, ja no wiem, ja wiem, że to są bardzo to ważne bardzo rzeczy. Bardzo ważna, gorąca informacja, bo w tych wszystkich szkołach dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice czekają na tą informację, dlatego ja śpieszę powiedzieć, że kolejne pieniądze dla naszego terenu i również dla Radomia, bo my chcemy służyć mieszkańcom, niezależnie od tego, czy prezydent sobie radzi z wykonaniem tych inwestycji, czy też mówiliśmy, mam nadzieję, że nie będzie wnosił, żeby budować halę w jakiejś innej szkole. Bo nie rozumiem, co nie dostanie dofinansowania? Nie, no jak
dostał na ulicę Warszawską, to chce z niej budować Wolanowską, więc jak dostanie na budowę szkoły podstawowej numer 14, to będzie chciał w jakiejś innej szkole chodzi o przesunięcia. No to jest po prostu kwestia, jak w Muppet Show takie panie pośle, kwestia oświatowa. Miasto zapowiedziało złożenie pozwu za poniesione zwiększenie nakładów wydawanych przez miasto na edukację, na oświatę. Czy pana zdaniem ten pozew ma szansę na to, żeby być skutecznie rozpatrzony? To jest żałosne, jeśli popatrzymy na budżet miasta, ile jest dodatkowych wpływów z podatków i jak wzrósł budżet miasta. To no, a miasto mówi, że budżet jest biedny i że radni Prawa i Sprawiedliwości no tak nie chcą zdać podwyżek. Jak się tak gospodaruje, proszę zwrócić inwestycje. Uwagę. Miało być około 90 milionów na halę i boisko i dzisiaj chyba już około 250 milionów. No to jak tak się gospodaruje, to każdy budżet będzie za mały, no i trudno wspierać jeszcze dodatkowymi pieniędzy kogoś, kto tak trwoni pieniądze. To, wie pan, czy to jest po prostu strata Radomia przez te lata jest ogromna. Czy w takim razie można odczytywać to, co pan mówi, że już Radom będzie miał duże problemy z uzyskaniem jakichkolwiek dużych rządowych wsparć finansowych? Nie wiem, jak będzie, ale ja osobiście uważam, że dobrym trzeba pomagać, a złych trzeba wymieniać. Czyli rozumiem, że prezydent Witkowski jest zły, więc wsparcia dużego nie będzie. A jak gospodaruje? No, proszę zapytać kibiców Radomiaka, jak oceniają budowę stadionu? Nawet protest Songi piszą. No, negatywnie, to bez, no, negatywnie, bez a żadnego jak wątpienia. Pochwalić za coś, co jest opóźniane i co kosztuje kilka pan, razy na więcej. Przykład, bo też słuchają nas mieszkańcy i z drugiej strony oni sobie mogą pomyśleć, że dlaczego w takim razie na przykład oni mogą, ich inwestycja może nie zostać zrealizowana tylko i wyłącznie dlatego. Przez to, że prezydent wydaje pieniądze na inną inwestycję, którą powinien dawno już zakończyć i za dużo mniejsze pieniądze. Tak, szanowni państwo, nie będą różne inwestycje w Radomiu wykonane przez władze obecnego miasta z Platformy, z prezydentem Witkowskim na czele, dlatego że trwoni pieniądze. No, ja nie jestem w stanie wytłumaczyć, jak to jest możliwe, że tak dużo pieniędzy ponad to, co było zaplanowane, wydane zostało na ten obiekt sportowy. No ale jak już mówiłem, rozbierali trybuny w trakcie budowy i budują od nowa. Czyli nie wiem, czy nie nastąpi znowu jakieś takie wydarzenie, znowu coś będą rozbierać, coś zbudowali. No, tak to można się bawić do końca świata jeden dzień dłużej. Panie pośle, kończąc naszą dzisiejszą rozmowę, temat list wyborczych, też temat, który jest podnoszony przez media, przejawia się informacja, że może nie być pan jedynką w regionie radomskim z list Prawa i Sprawiedliwości, że pana miejsce może zająć pani minister Anna Moskwa, jakby pan się odniósł. Rozumiem, uśmiecha się pan, więc... Co do plotek się nie odnoszę. Listy będą układane u nas gdzieś około sierpnia. Mhm, czyli na razie są zwykłe doniesienia. Nie obawia się pan utraty pierwszej pozycji. Wie pan, no to takie zabawy opozycji, która próbuje tam nas jakoś podszczypnąć. Ja bym się zastanowił, a kto będzie jedynką w Platformie, bo tutaj dopiero jest jakiś bój. Tam, mówimy o regionie radomskim oczywiście, tak? Tak, no jeden z obecnych posłów walczy z obecną posłanką z naszego regionu, chociaż nie wiem, czy ta pani poseł, choć skądinąd sympatyczna, ale widziałem ją chyba ze dwa razy przez całą kadencję w Radomiu. No. Jak krytykowała karabinek produkowany w naszej fabryce. A jak ją zapytano w radiu, co zrobiła dla regionu, no to nie potrafiła odpowiedzieć, więc no jest nawet gdzieś w internecie krąży taki filmik. Czyli w ogóle nie istniała na naszym terenie. Czyli kończąc temat, spokojnie pan do tematu list wyborczych podchodzi. Plotkami naszych przeciwników się nie zajmuje i układaniem list w redakcji pewnej gazety, która nas nie lubi. Mhm. Dobrze, to jeszcze krótko, panie pośle. Ostatnie obietnice Prawa i Sprawiedliwości podczas konwencji wyborczej, czyli waloryzacja 500+, 800+, tak, darmowe leki i darmowe plus, autostrady. Darmowe leki, darmowe skąd na to wziąć pieniądze, panie pośle? To będzie przewidziane w budżecie państwa na przyszły rok. Ale już są komentarze ekspertów, komentarze polityków opozycji, że to będzie oznaczało kolejne podwyżki. No a sami jednocześnie zgłaszają, żeby to weszło od zaraz.
więc no, niech się zdecydują, albo krytykują program 500+, czy 800+, albo są za i domagają się, żeby to było natychmiast. A obecnie nie jesteśmy w stanie tego zrealizować, tak? No, wprowadzić. Każdy, kto zna, jak wygląda proces legislacyjny, wie, że to jest czas, że jest Senat, który jest no, taką przeszkodą w legislacji, bo przetrzymuje przez miesiąc. Są wakacje, później są wybory, a żeby spokojnie przygotować możliwości budżetowe, bo to jest kilkadziesiąt miliardów dodatkowych, to w ciągu roku, kiedy budżet jest zaplanowany i realizowany, jest to ciężko, takiej, tak? Czyli nowy rok, 1 stycznia jest idealną datą na wprowadzenie. W zasadzie niewykonalne i ci, którzy żądają, żeby to było zaraz od dziś, od jutra, doskonale wiedzą, że tego się nie da zrobić, ale sami, gdyby rządzili, to w ogóle zapowiadali, że będą ten program 500+ weryfikować, nie mówiąc już o tym, żeby go zwiększyć, więc taka, można powiedzieć, no, nielogika kompletna, populistyczna wśród opozycji. No nawet słyszałem, że gdzieś w szufladzie mieli, tylko im się kluczyk zgubił albo guziczek do otwierania tej szuflady. A tak jak było z programem 500+, że mieli w szufladzie u pani Kopacz, to tak samo i teraz mówią, tak, tak, to był nasz pomysł. Tu pani Leszczyna zaś się mówiła, tylko nie chcieliśmy go zdradzać, żeby nam PiS pomysłu nie podkradł. To po prostu komedia. Pan Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był dzisiaj moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Darmowe leki dla seniorów, dla osób poniżej 18 roku życia, właśnie 14 emerytura i te wszystkie rzeczy, które związane są z programem 800+. Oryginalne zakończenie, pożegnanie, panie pośle. Tak, bo to są dobre rzeczy, które robi Prawo i Sprawiedliwość, ale jak przyjdzie opozycja, to tego nie będzie. Jeszcze raz serdecznie. A wszystkiemu Państwu życzę wszystkiego najlepszego. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Państwa dziękuję. Zapraszam jutro na najnowszy odcinek programu Polityka na Śniadanie, a my w kolejnej porannej rozmowie słyszymy się już w poniedziałek. Łukasz Kościeniak, do usłyszenia i do zobaczenia. Do usłyszenia.